Czy wiedziałeś, że mączka kostna użyta na liściach nowego drzewa daje nasionka? Wygląda to bardzo dziwnie, ale jest prawdziwe. Tak, to jest prawda i dzisiaj sprawdzimy sobie wszystkie najpopularniejsze mity dotyczące Minecraft 1.19 i zobaczymy, które to prawda, a które fałsz. Mity obalimy sobie na Minecraft Ferajna i nie tylko, więc będą ze mną moi kumple. Błoto pozostawione w netherze wysycha. Kładę więc kilka bloków błota w piekle i czekam. 15 minut później. Okej, chyba nic z tego. Błoto wygląda tak samo jak wcześniej. Mit obalony. Możesz wlać wodę do liści. No to ktoś spróbuj, zobaczymy, czy to zadziała. No, wlej wodę do liści, tak, wlej wodę do liści. Ej, co jest? No nie, to działa. Jak? Możesz wlewać wodę do liści. Normalnie liście trzymają wodę w Minecraft. Yo! No, od 1.19. Mit potwierdzony. Wardena może zabić ogień dusz. To, że Warden nie dostaje obrażeń od ognia, wie chyba każdy. Tak samo jest z lawą. Nic nie obrywa. Ale istnieje mit, że jeżeli podpalimy Soul Sand i umieścimy Wardena w niebieskim ogniu, to ten będzie dostawać obrażenia. Sprawdźmy to, okej? Niestety jest to mit obalony. Jak widzicie, Wardowi nic się nie dzieje. Lecimy dalej. Idealnie pod drzewem mangrowym zawsze znajdziesz diamenty. Smaf, twoją misją jest się wkopać na dół i sprawdzić, czy to jest prawda. Dobra, się robi. Jak, Smaf? Masz już diament? A nie, to chyba jeszcze jesteś płytko. To jest granit mam. Okej, okay, kop dalej, Smaf. A podobno nie wolno tak kopać w dół. Nie, trzeba, to jest odcinek z mitów, trzeba robić takie szalone rzeczy. Ojejku, mam gravel. To nadal nie są diamenty, Smaf. Idę. Słyszę wodę. A słyszysz diamenty? O! Mam! O, masz? Mam bedrock. A jak ja stąd wyjdę? Dasz radę, będzie dobrze, stary, trzymaj grzyby. O, to chyba mi to palony. Alej jest w stanie skorzystać z totemu nieśmiertelności. Dobra, Alej, to może być brutalne. Jak widzicie, ma totem nieśmiertelności i wpisuje komendę, która sprawia, że po prostu zginął. Ale dobra, może to kwestia komendy. Do kapsuły umieszczamy Alaja, daję mu totem nieśmiertelności i zamykam go z powrotem. A teraz zróbmy mu lawową kąpiel i zobaczymy, co się stanie. O, tak! Tak, to zadziałało! Alaj przeżył tylko dlatego, że miał ten totem. Widzieliście to? Czyli mit jednak jest potwierdzony. Od ognia dusz, od teraz palisz się na niebiesko. Żelazny! Ała! Utknąłem! Poczekaj! O nie! Poczekaj! Chodź, zrobimy eksperyment. Możesz wejść w ten ogień. Przepraszam bardzo, dlaczego? To jest sprawdzanie mitów Minecraftowych. To jest Dlaczego ja mam sprawdzić? Cele naukowe! Jakiegoś mitu odnośnie jedzenia chleba! No słuchaj, bo nie ma. Niestety skończyły się wszystkie inne mity, zostały tylko te z ogniem. Dobra, skakuję! Ready? Dobra! No! 3, 2, 1, 2! Ała! Boli! Ile mi podoba być to! Okej, okay. Ale się, zaczyna pomarańczowo, przynajmniej u mnie. No rzeczywiście, mito balony. Do tej pory, jeśli wysadzałeś jakieś bloki TNT, to potem dostawałeś ich tylko 20%. Mit mówi, że w Minecraft 1.19 to się zmieniło. I teraz, jak wysadzisz coś z TNT, to wypadną ci z powrotem wszystkie bloki. O, tu mamy fajny, płaski teren. Odpalamy więc TNT i zobaczymy, czy wypadną nam wszystkie bloczki potrzebne, żeby odbudować powstałą dziurę. Okej, okay. Wygląda na to, że bloczków jest sporo. 16... Ooo, faktycznie, tego jest naprawdę dużo. 1,5 staka. Tak, zdecydowanie wypadły nam wszystkie bloki. A to oznacza, że od teraz TNT możemy spokojnie stosować do prowadzenia naszych wykopalisk. Mit potwierdzony. Grupa Wardenów jest w stanie połączyć swój soniczny atak i stosować go jako mega laser śmierci. Zróbmy więc małą Wardenową klatkę. Jest ich całkiem sporo. Zobaczymy, jak sobie poradzą z jednym Widerem. Okej. Okay. Wider zwrócił uwagę na Wardeny. Zaczyna je atakować, a te nawet mu nie odpowiadają, co jest grane. O, okej, okay, oberwał, ale to był zwykły soniczny atak, to już widziałem. Wow, chwila, to było duże. To było dużo większe niż zwykły atak. One atakują wszystkie naraz, co stwarza potężny laser śmierci. Dobra, Wither nie ma żadnych szans. Do Minecraft dodano 4 nowe sekretne obrazy. Jako że te obrazy, jak jest powiedziane w micie, są sekretne, nie zdobędziemy ich na normalnym survivalu. Potrzebujemy do nich specjalnej komendy. Wygląda ona tak i wpisujemy tutaj na końcu nazwę obrazu. A nazwy są proste, bo są to po prostu 4 żywioły. Woda, ziemia, ogień i wiatr. Wyglądają całkiem fajnie. Szkoda, że nie możemy ich zyskać w normalnej grze. Bo na pewno chętnie bym gdzieś go użył. Zwłaszcza myślę, że ten ziemski. A który według ciebie jest najfajniejszy? Napisz w komentarzu. Mit, można powiedzieć, że potwierdzony. Możesz sprintować pod wodą, biegnąc po błocie. Enzi, przygotowałem specjalny szlak, którym będę cię prosić, żebyś przebiegł.
pod wodą. Okay. Dasz radę? Bo normalnie pod wodą, jeżeli wchodzisz sobie na bloczki, to zaczynasz pływać, ale błoto jest o tyle magiczne, że podobno jesteś w stanie na nim sprintować. Ej, faktycznie. Sprintujesz, faktycznie. Tylko że po chwili się dusisz, więc nie wiem, czy to jest zbyt przydatne. Ale da się, da się. Ja widziałem, że ludzie w internecie robią takie myki, Jenzi, że robią jeszcze coś takiego, że jest taki murek nad głową, o daszek, i oni biegają, ale jeszcze nie wiem, jak to zrobić. Mit potwierdzony. Statyw alchemiczny ma nową teksturę. Podobno ta teksturka różni się w jakiś sposób od tego, co mieliśmy wcześniej w Minecraft. I faktycznie tak jest. Napisz, czy to widzisz. Możesz teraz kilka sekund, przyjrzyj się uważnie. Co się zmieniło? Jak zganiesz, to jesteś naprawdę koksem. No dobra, chyba mogę powiedzieć. Otóż zmieniło się to, że od teraz po prostu ta teksturka nie jest zbugowana, bo wcześniej te linie, które łączą ramienia statywu z właściwym korem, pałką tą pośrodku blazową, były nierówno ustawione. A teraz są równiutko i wszystko jest fajnie. Mit jest potwierdzony, ale myślę, że ciężko byłoby to zauważyć samemu bez sprawdzania w internecie. Żaby są odporne na upadki z wysokości. I co, Smurf? Jesteś na górze? Tak, jestem na górze! Wyżej nie mogę, jestem na 320 kratce! Dobra, zrzucaj żabę! Dobra! Uwaga, uwaga! Leci! Okej, chyba coś widzę. O, jest! Oj! Słuchajcie, mi to balony. Na nowych bagnach na Morzu Nowych możemy spotkać specjalnych na Morzu Nowych osadników. Okej, jesteśmy już na bagnach, zespawnujmy osadnika i... O, faktycznie, wygląda on mega kozacko, ale chwila, gdzieś już go widziałem. Tak, to jest zwykły osadnik z bagien, więc można powiedzieć, że mit jest to balony. Po nazwaniu żaby Jeb podłoga, ta zaczyna zmieniać swój kolor, jak szalona owca. Dobra, zróbmy najpierw name taga i przetestujmy go na żabce. Niestety nie, to nie działa. A byłoby to naprawdę fajne. Mit obalony. Alaje, po tym jak puścisz specjalną płytę muzyczną, możesz zduplikować kryształem ametystu. Dobra, mamy dwa alaje, puszczam specjalną płytę i daję im po krysztale ametystu. Co się teraz stanie? Ale z tego co widzę w internecie, mają dodać to do Minecraft 1.19.1. Myślę, że to byłaby fajna opcja. Z jednego żabiego skrzeku może wykluć się kilka kijanek. Daję żabkom po slime ballu. Czekam aż złożą skrzek. One nic nie robią, o co chodzi? Czemu nie macie dzieci? Dałem wam po slime ballu, halo! Tak, to prawda! Mit jest potwierdzony! Udajmy się może teraz do podziemnego starożytnego miasta, bo tam jest również kilka mitów do potwierdzenia lub obalenia. W starożytnym mieście możemy znaleźć ukryte, lodowate pomieszczenia. O! To jest to! Bez kitu. Z zewnątrz byłoby to ciężko zauważyć. Co, możemy tu wejść górą, a w środku znajdujemy skrzynkę ze śnieżkami, które możemy wykorzystać do walki z Wardenem. No nie spodziewałem się naprawdę. Złote jabłko przy portalu jest kluczem do ukrytego pomieszczenia. Dobra, jesteśmy przy portalu. Jest skrzynka ze złotym jabłkiem, które podobno jest w stanie otworzyć drzwi, które znajdują się pod portalem. Wystarczy, że podejdziemy tutaj, zjemy to jabłko. I... O, wow! Okej. Zadziałało! Jesteśmy w jakimś dziwnym miejscu. Nie wiem, o co chodzi naprawdę. W każdej skrzynce w starożytnym mieście możemy znaleźć złote jabłko. Okej, wiemy, że to nie jest prawda, ponieważ faktycznie byliśmy już w jednym miejscu z lodową skrzynką i tam tego nie było, ale może w każdej innej skrzynce jest złote jabłko. Okej, w tej skrzynce mamy to epickie koks jabłko. W tej mamy nawet dwa. Czy to była prawda? O co chodzi? Dobra, a tutaj na przykład... O, tutaj na przykład nie ma, ale mamy Swift Znika 2, czyli nowy enchant, więc też bardzo fajnie. No ale jednak mi to balony. Jest możliwe przepalać w piecu kijankami. No MWK, jakbyś mógł spróbować przepalić coś w piecu. Stary, to jakiś odklejony pomysł w ogóle, przecież to na pewno nie zadziała. No okej, spróbuj, no tak brzmi mi to. Dobra, dobra, już. Czekaj, no. Kijanki? Kijanki na dole, ja kijanki na dole. Ale ja nie mogę. Nie możesz, nie możesz zadać kijanki na dół? Ty się... O, zadziałało! Nie, żartowałem. Nie zadziałało, dobra. Nie zadziałało. Moi drodzy, trzymaj stary. Mito balony! Tarcza jest w stanie obronić się przed sonicznym atakiem Wardena. O nie, on biegnie na mnie. I co się stanie? Atakuje? Ej, yo, dobra, odbijemy jego atak, To naprawdę działa. O, wow, dobra, ale czy jestem w stanie odbić atak soniczny, ten, który właśnie użył na mnie? Teraz robi szarże. Dobra, biegnę.
Nie, to nie działa. Tak jak zwykły atak może odeprzeć, tak soniczny jest nie do odbicia. Dlatego mit uznaję za obalony. Warden może zaatakować cię przez ścianę. Okej, jestem tylko naprawdę ciekaw. Dysponujemy Wardena i schowamy go w środku tej pięknej świątyni. Włączę survival, tak żebyś na mnie wkurzył. Okej, już mnie widzisz, Warden? Yo! Okej, już mnie widzi, zdecydowanie tak. I wkurzył się, dlatego też zamykam i patrzę. Okej. Póki co nic mi nie zadał, a ewidentnie mnie zaatakował. Wow! Dobra, atak sceniczny przychodzi również przez ściany, więc mit jednak jest potwierdzony. Warden nie może wejść do wody. Coś czuję, że może to źle skończyć. Dobra, mamy Wardena, mamy wodę i zwiewam. Okej, czy on pójdzie za mną? No, wskoczył! Wskoczył, ale jest mega wolny. O nie, i co? Atakuje mnie, yo! Ale swoim sonicznym atakiem, który mi totalnie odepchnął mega daleko. Dlatego też, tak, Warden jest w stanie wejść do wody. Istnieje również mit, że Warden nie jest w stanie wyjść z wody. Dobra, mamy Wardena w bajorku. I żeby go jeszcze sprowokować, może nawet włączę survival. Wkurzę go, ten kurczę zwierzę też go wkurza. Wszystko go wkurza, ale... O, co, próbuję wyjść. Ale nie jest w stanie. Ej, faktycznie. Chyba właśnie odkryliśmy jego słaby punkt. Mit potwierdzony. W starożytnym mieście możemy znaleźć losowo umieszczone główki mobów. Rozejrzyjmy się. No przeglądałem naprawdę długo to miasto i w końcu znalazłem. Główki są dosyć ukryte, ale możemy je znaleźć. Znalazłem główkę szkieleta. Nie wiem, czy jeszcze jakieś inne byłbym w stanie znaleźć, ale na pewno ta tutaj była. Jeżeli tak jest, to napisz mi w komentarzu, co jeszcze fajnego możemy znaleźć w podziemnych miastach. Mit potwierdzony. Tarcza umieszczona w item frame'a jest teraz wypośrodkowana. Do niedawna to działało tak, że jeżeli włożyłeś na przykład tarczę do środka item frame'a, to była ona przesunięta dziwnie na bok, a teraz to jest naprawione i jest tarcza na środku. Więc mit potwierdzony, w sumie na plus, ale w sumie to powinno działać tak od początku. Właściciel Alaya nie jest w stanie go zabić, jeśli da mu miksturę Fire Resistance. To, że właściciel Alaya nie jest w stanie go zabić, mogłeś już wiedzieć, ale jednak możesz go spalić. Lecz w momencie, kiedy dasz mu miksturę odporność na ogień, to nie jesteś w stanie mu nic zrobić. Dobra, spróbujmy go podpalić. O kurde, dobra, nie, jednak obrywa. Alaj, proszę, przeżyj. Dobra, mit jest obalony, nadal możesz go spalić, bo miksturka odporność na ogień nie działa na Alaję. Tak przynajmniej na to wychodzi. Mit obalony, nie sprawdzajcie tego w domu. Na zewnątrz w sumie też. Oswojone psy przeżywają jedno uderzenie Wardena więcej. Mamy Wardena i na początku zwykłego, nieoswojonego wilka, który prawdopodobnie zginie za jednym ciosem. Dobra, już wilk wkurzył Wardena i ten rach ciach i zabił pieska. No dobra, to teraz zróbmy oswojonego psiaka i zobaczymy, co się stanie. Dobra, piesek jest oswojony, ma smycz i Warden już się nim zainteresował. Atakuj go raz, przeżył! Dobra, to była sekunda, ale jednak przeżył to uderzenie. W takim razie oswojony pies ma naprawdę ciekawą supermoc. O nie, tutaj nie był jeden piesek, tu jest całe stado. Biedne wilki zaraz zginą. Mit jakimś cudem potwierdzony. Atak Wardena ignoruje zbroję. Dobra, mam całą tertową zbroję i chcę zobaczyć, czy Warden mnie pokona za jednym ciosem, za dwoma ciosami. Zbroja mi nic nie dała. I wygląda na to, że tak samo jak z tarczą, soniczny atak Wardena po prostu ignoruje zbroję. Mit potwierdzony. Ale co z Thornsem? Kolejny mit mówi, że Thorns na zbroi jest w stanie uchronić nas chwilowo przed Wardenem. No to powtórka. Mamy całą zbroję z cierniami i zobaczymy, co to właściwie da. Czy da to na cokolwiek? Dobra, wkurzyliśmy Wardena, ten nas atakuje i czy on oberwie od tego, że zaatakuje naszą zbroję? Póki co, to widzę, że nie jest w stanie w ogóle mnie zaatakować z tej wody. Halo? Wow! Wow! Dobra, w sumie teoretycznie nie zabił mnie Warden, a upadek. A poza tym atak soniczny nie zabrał mi wszystkich serduszek. Nie wiem, co o tym sądzić, ale wydaje mi się, że mit jest jednak obalony. Możesz cofnąć atak Wardena, idąc do tyłu. Dobra, w tym momencie widzę, kiedy Warden mnie atakuje i cofam się w momencie, kiedy atakuje i... Faktycznie nic się nie stało. Strzelę go znowu, tak żeby go widzieć. Atakuje mnie, cofam się. Faktycznie, jeżeli robię to w dobrym momencie, to on nic sobie nie robi. Dobra, atakuje, cofam się i... Dobra, co za bzdura. Czasami zadziała, ale jest to raczej fart. I myślę, że jeżeli widzicie Wardena, to po prostu zabijajcie, a nie bawicie się w jakieś chodzenie tyłem. I to balony. Żaba z nickiem Dinnerbone nie może skakać. Masz, Dokness, nazwij którąś żabkę Dinnerbone. Zobaczymy, czy da radę. Wydaje mi się, że i tak będzie skakać. Okej, okay, ale może do dołu. No jest do góry nogami, ale... Ej, coś się skacze. Pod ziemię? Ej,
Stary, ona nie skacze. Ona zobacz. Nie skacze, no. Co jest grane? Ej, oni o tym pomyśleli, oni mało o czym myślą. Ej, czy to jest przekminione? Ja myślałem, że to nie zadziała, ja nie wierzyłem trochę w ten mit, ale... Ej, ale bez kitu, wszystkie żabki skaczą. Tam mam wywalone. Ta nie, ona już nie umie skakać. Stary, zepsuliśmy żabę. No właśnie, trzeba ją nareperować. Widzowie, zostawcie łapkę w górę, szybko! Mit! No nie wiem, no... Wygląda jak... Potwierdzony. Potwierdzony, widzowie. Mit potwierdzony. Żaby jedzą mniejsze mopki od siebie, więc zjedzą nawet silverfishe. Dobra, jest tu kilka silverfishy. Zespawnujmy masę żabek. Zobaczmy, co się stanie. A dzieje się słownie nic. Żaby mają je gdzieś i nie wcinają silverfishy. Nic. Obalony. Warden nie jest w stanie zabić nietoperza. Dobra, zespawnujmy Wardena i masę nietoperzy. Nietoperze go ewidentnie wkurzają. Zaczyna się rozglądać i nie wie, o co chodzi, bo są one naprawdę wszędzie. Dobra, zaczyna już biegać. Faktycznie, nic im nie robi. Co jest grane? O! Zamachnął się? Atakuje? Co? Naprawdę nic? Dobra, zespawnowałem jeszcze więcej tych nietoperków. No come on! O, chyba zabił jakiegoś nietoperza, nie widziałem tego, ale słyszałem pisk. Ale minęło tu już naprawdę dobre kilka minut. I mogę powiedzieć jedno. Mit nie jest obalony, ale jest bliski prawdy. Bo Warden totalnie nie radzi sobie z nietoperzami. Podobno z błota i wody możesz zrobić maszynę do wiecznego skakania. Enzi, słyszałeś coś o tym kiedykolwiek? Tak, nawet mogę ci pokazać, jak to działa, jak chcesz. Dobra, o co chodzi, o co chodzi? Patrz, normalnie musisz sobie wykopać dziurkę. Nie wiem, czy musi być drzewo, ale dobrze, by była ściana zaraz obok. Kładziesz sobie obok błoto, wylewasz wodę i jeżeli w tym momencie wciśniemy sobie sprint podskakując, to możemy cały czas w ten sposób biec. O, czy ty właśnie zrobiłeś jedną trampolinę do skakania? O co chodzi? Czekaj. Mogę podbić? No, dawaj. Tylko trzeba się dobrze ustawić przy tym. Dobrze, czyli zaraz przy błocie. Okej, faktycznie, po prostu cały czas skaczę i bez tego błota rozumiem, że tego by nie było, więc faktycznie nie wiem po co komu taka maszyna, ale spoko. Działa. Mit potwierdzony. Możesz zdobyć sakwy w Minecraft 1.19. Dobra, po angielsku sakwy to bundle i ich tutaj nie ma na creative, więc na survivalu również nie możemy ich zdobyć. Ale zobaczmy, czy przypadkiem nie możemy zdobyć ich komendą. Możemy! Tak! A czy działają? Próbuję coś przy te sakwy i tak! Zdobyta komendą sakwa działa! Więc w Minecraft 1.19 istnieją sakwy, ale niestety nie zdobędziemy ich inaczej niż komenda. Więc w sumie nie wiem, czy ten mit jest potwierdzony. Napisz, jak uważasz. Mówi się o tym, że Warden nie widzi innych graczy ani stworzeń, a jedynie je słyszy. Jednak w grze mamy opcję, żeby sprawdzić, czy to jest prawda. Jak jesteśmy na spektatorze i wejdziemy do jakiegoś boba, to możemy zobaczyć grę jego oczyma. Na przykład tak wygląda gra oczami creepera, wszystko jest zielone, a tak oczami pająka. Wszystko widzi kilkukrotnie. A jak jest z Wardenem? Sprawdźmy. Mamy Wardena, klikam na niego i Warden widzi normalnie grę. Nie mam pojęcia, gdzie on ma te oczy, ale mimo wszystko nie! Jest dowód, że Warden widzi. Po prostu z jakiegoś powodu nie korzysta ze swoich oczu. Możesz uwięzić smoka w blokach wzmocnionego Deep Slate'u. To jest naprawdę mocny bloczek, który nie jest możliwy do rozwalania TNT. Ale czy tak samo jak z obsydianu możemy go stosować jako blokadę do smoka kresu? Dobra, zbudowałem smoka kresu w środku klatki ze wzmocnionego Deep Slate'u i wygląda na to, że nie jest on w stanie jej opuścić. Chociaż co się tutaj dzieje? Czyżby jednak był w stanie? Yo! Albo on wyleciał tymi dziurkami, albo po prostu Deep Slate nie był w stanie go uchronić. Tak czy siak, na pewno opuścił swoją klatkę. A jak to będzie z Witherem? Dobra, Wither jest już w środku i zobaczymy, czy będzie w stanie wyskoczyć. Włącz sobie na survival, żeby go wkurzyć, wtedy na pewno będzie mieć motywację, żeby wyjść. Okej, nie jest na pewno w stanie rozwalić Deep Slate'u, go opuścić, a to oznacza, że możemy czuć się chyba bezpiecznie. Ten mit jest potwierdzony. Atak soniczny nie jest w stanie zabić wiedźmy. Dobra, mamy tutaj Wardena i miejscówkę dla wiedźmy. Zobaczymy, co się stanie. Wow! Oberwała, ale wygląda na to, że nic się nie dzieje. Poza tym, że dostaje jakieś obrażenia, przynajmniej wizualnie, to trzyma się całkiem dobrze. Czwarty raz, nadal to samo. Jak przeżyje ten piąty, tak. Wiedźmy są odporne na soniczny atak Withera. Mit jest potwierdzony. Warden może zostać zamrożony w sypkim śniegu. Jeśli gracz wejdzie do bloku sypkiego śniegu, zostaje zamrożony i po kilku sekundach zaczyna dostawać obrażenia od mrozu. Jednak czy tak samo będzie z Wardenem? Sprawdźmy to. Ten Warden jest już w śniegu i zaczyna dostawać obrażenia. A to oznacza, że tak, jesteśmy w stanie zamrozić Wardena. Mit potwierdzony. Żaby są w stanie skakać wyżej na slime bloku. No dobra, mamy więc dwa obiekty testowe. Jeden jest na slime bloku, a drugi na zwykłej ziemi. Przyjrzyjmy się, która żaba będzie skakać wyżej. Bo póki co żadna nie skacze jakkolwiek.
Dobra, bardzo słabo. Te żaby serio nie chcą skakać. Nie, skaczą dokładnie tak samo. Widzieliście to? Niestety mi to balone. Ale co z miodem? Bo podobno żaby nie są w stanie podskoczyć na bloku miodu. Dobra, zespawnowałem tu naprawdę dużo żab i z tego co widzę, ani chcą drgnąć. Poruszają się bardzo powoli, chyba nawet wolniej niż zwykle i nie odrywają się od podłoża, a to oznacza, że ten mit jest potwierdzony. Żaby z jump boostem skaczą dużo wyżej. Mamy tutaj kilka okazałych żab, rzućmy im miksturki na wyższe skakanie i zobaczmy co się z nimi stanie. Wow! Podskoczyła wysoko, ale czy wyżej? Wydaje mi się, że nie. Wow! To było mega wysokie. Tak, niewiele, ale jednak skaczą wyżej. Mit wychodzi na to, że potwierdzony. Twój alaj zawsze cię znajdzie. Eksperyment wygląda tak, że ty spuścisz tego pięknego alaja ze smyczy, a ja będę może w domku Smawa i zobaczymy, czy on mi pójdzie, bo generalnie wszyscy się boją, że ten alaj się zgubi, ale powinien teoretycznie pójść za mną. Nie wiem jak twój alaj, ale wiem, że ja pójdę za tobą wszędzie. Dzięki, jesteś moim stalkerem? Skoczyłbym nawet do studni, jakbyś ty skoczył. To ja może pójdę do domku Smawa. Nie, poczekaj! ty poczekaj z alajem. Dobra, żelazny, jestem chyba kilka czanków od was, więc spróbuj go tam jakoś, wiesz, uwolnić. Dobra. Leć! Jesteś wolny, stary! Dobra. Jesteś wolny! Co, leci w moją stronę? Czy nie? Nie wiem, utknął gdzieś pod spodem, ale o czekaj, Boże. czekaj, już na niego patrzę. Czyżbyś się zgubił? Chyba zgubiłem twojego aleja. Dobra, widzę go. Wychodzi z wieży, wybiegł gdzieś, leci do góry, stary! Nie widzę go! Stary, jakby stoi nadal w tym samym miejscu, gdzie był. Nie idzie chyba nigdzie. Czyli ma wywalone. Ma wywalone, znaczy bardziej, wydaje mi się, że bardziej lubi mnie niż ciebie. Ruszył się! Ruszył się! Słuchaj, idzie gdzieś, poszedł do środka, bo był nie! Stary, poszedł! Wyszedł! No ale ty musiałeś go podbić, no! To jest badziewne, stary, go można zgubić tak łatwo! Nie! Mit prawdopodobny! Mit prawdopodobny? Mit, stary, niewypalony, bym powiedział. Sam jesteś niewypalony, daj mu smała! Au. Ja bym tego nie zaliczył. Mit obalony. Zrzucony z najwyższego punktu mapy Warden na sam bedrock zginie. No dobra, mamy na dole bedrock i pójdziemy na najwyższy punkt w grze. Klocek ziemi umieszczony na 259 klatce, który spadnie na kratkę minus 64. Zobaczmy, czy to przeżyje. Mamy Wardena i zlatujemy razem z nim. Wow! Oberwał mocno, ale wygląda na to, że przeżył. I coś czuję, że jeszcze dużo byśmy musieli go bić, żeby cokolwiek mu się stało. W takim razie, mit obalony. Podobno do Minecraft została dana nowa komenda Place. Możemy umieszczać w nią struktury, na przykład starożytne miasto. Wow, to naprawdę działa. Właśnie wygenerowałem ogromne starożytne miasto pośrodku niczego. A co jak wpiszę, na przykład pustynną wioskę. Też mam, połączoną ze starożytnym miastem. Dobra, można w ten sposób naprawdę odwalić niezły syf, ale to działa. To może być całkiem przydatne. Subskrybuj ten kanał i kliknij na film, który teraz masz na ekranie, żeby go zobaczyć, bo coś czuję, że go jeszcze nie widziałeś. No, do zobaczenia na nim.